końcu przyszedł ten dzień, że Minecraft już nigdy nie będzie wyglądał tak samo. Spójrzcie tylko! Wygląda ultra realistycznie. Nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie wymyślił. Widzicie ten przycisk lajka? Kiedy go naciśniecie, to zamieni się w coś realistycznego. Klikajcie! Wow! Wow! Nieźle. No to teraz naciśnijcie ten przycisk subskrypcji. No i sprawdzimy, w co się zmieni. Klikamy! Coś poszło nie tak. Dobra, nieważne. Przejdźmy do odcinka. Dzisiejszy materiał będzie nagrywany na nowiuśkim komputerze od MSI, gdzie wewnątrz komputera znajduje się karta graficzna MSI GeForce RTX 2060 Super. Ray Tracing wymaga bardzo wielu obliczeń i daje wycisk karcie graficznej, dlatego z pomocą przychodzi nam technologia DLSS, którą dzięki sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowemu, pozwala nam na płynną rozgrywkę z tymi wszystkimi pięknymi efektami. Link do kart graficznych RTX od MSI znajdziecie w opisie. Już w tę sobotę, 30 maja o godzinie 16:00, na tym sprzęcie zagram turniej Call of Duty, gdzie stawię czoła drużynie Glatisa, Admirosa oraz Pawła. Bardzo serdecznie Was zapraszam na ten turniej, bo emocji na pewno nie zabraknie. Wróćmy jeszcze raz do ray tracingu. Jest to najbardziej zaawansowana technologia pozwalająca uzyskać realistyczne światło, odbicia i cienie, oferując przy tym poziom realizmu znacznie wykraczający poza to, co jest możliwe obecnie do otrzymania przy użyciu tradycyjnych technik renderowania. Dzisiejsza rozgrywka będzie wyświetlana na monitorze MSI Optics z fenomenalnym odświeżaniem 144 Hz i czasem reakcji 1 milisekundy. Moje peryferia to podkładka Agility GD70, słuchawki dla graczy MSI Immerse GH50, podstawka pod słuchawki MSI HS01, myszka MSI Clutch GM30 oraz podświetlana klawiatura MSI Vigor GK50 Low Profile. Jak dobrze wiecie, ostatnio miał swoją premierę nowy, lepszy Minecraft RTX w wersji beta. A teraz możecie zobaczyć, jak działa ray tracing w tej grze. Dzięki karcie MSI 2060 Super globalne oświetlenie rozjaśnia bloki. Świecące piksele oświetlają świat. Woda odbija otoczenie. Cienie padają we właściwy sposób, a realistycznie zachowujące się materiały dodają autentyczności Twojemu światu. Gierna karty z serii RTX, czyli z ray tracingiem, będzie teraz przybywać. Więc moim zdaniem warto jest się zdecydować na taki zakup, by móc się cieszyć najnowszą technologią w każdym nowym tytule. Pamiętajcie o sprawdzeniu oferty firmy MSI, a link do oferty i do wszystkich kart RTX oczywiście znajdziecie w opisie. Szaku, co ty robisz w tej dziurze? No to jest marchewka, więc ziemi, nie? Aha, co tam u ciebie, stary, na chacie? A cieplutko, dobrze, gościu, podajemy marcheweczki. Dobra, wyskakuj, wyskakuj. Korzeń, wyskakuj. Wow, jestem. Stary, taki bardziej płynny jesteś, mi się wydajesz. Wiesz, to od hodowania, w ziemi posiedziałem. A, rozumiem, rozumiem. Co ty robisz? Zobacz na to, stary. Byłem w Shaolin, za coś nauczyłem. Pa! Ciosy karate, trenowałem z bratem. JJ-ka, chcesz... Nie bij mnie, nie bij mnie. JJ-ka, chcesz w nos? Nie, no właśnie nie bij. Zobacz, pana to. Bomba, bomba, bomba. Ej! Stary, zobacz, jak się biega kozacko. Patrz na to. Jak to po kosmosie biegał. Bunny hop. Dobra, ja chcę zerwać tego kwiatka. Czekaj, gdzie on jest? Tu jest. Dobra, mam kwiatka. I uwaga. O chłopie, jakie ścinanie. Przyfasolić ci z kwiatka? A masz z kwiatka. Nie, on... A, tak, chcesz się bić? No to chodź, no to chodź, no to chodź. What? Skąd ty umiesz bonusa kołowrotek? No chłopie, oglądało się poradniki. I się umie. A, z ziarenkiem się robi kołowrotek, tak? Ziarno prawdy. Załapa. Ciach. Ej, patrz, jak wchodzę na drzwi. Kołowrotek. Stary. Zobacz na to. A ty gdzie teraz tam, to ma sens, te kucanie, zobacz JJ-ka, widzisz, teraz kucam, skradam się jak normalny człowiek Minecraft. Nie no, nie wygląda to jednak normalnie. Nie wygląda. Zabójstwo. Szaku, złaz, co ty robisz? Dobra, słuchajcie, z przodu jest jakaś tablica, ej, mamy tak napisane. Konkurencja, punktacja, Szaku, JJ-ka, Farel, okej. Okay. Strzał na ślepo, skok przez lawę, skok zwierzy na slajma. Walka na miecze oraz 360 no-scope. Będziemy między sobą teraz rywalizowali. Dobra, JJ-ka, masz tu kwiatka dla ciebie.
Słoneczko, tutaj słoneczko, daj. Proszę. Żartowałem, masz kołowrotka. Uciekam, uciekam. To się utopi. Ty, zobacz, jak teraz ładnie sobie pływam. Farel minus jeden punkt. Nie. Dobra, od czego zaczynamy? No, chyba od strzelania na ślepo, co? Poczekaj, tu są jeszcze jakieś lilie wodne, to jest jakiś wodny parkour. Chodźcie tutaj na razie. Słuchajcie, to trzeba zrobić za pierwszym razem, po tych liliach skakać. Uwaga, lecę! Bomba, bomba, bomba! Nie, nie udało mi się! Dobra, ja bez punkta. Nie no, JJ-ka, przestań. Szaku, leci. Raz, dwa, trzy. Nie, no Szaku, najlepszy jest! Dawaj, JJ, jeszcze raz spróbuj. Uwaga, najeżona jak dzik. Ciach! O Boże, no, o Boże. O Boże, ty mój! JJ, masz trzymać cały czas spację, samo ci odbija. Dawaj, jeszcze raz. Szaku, ty już się nie bawisz, JJ-ka się bawi. Hop, hop. Było blisko, dobra, dobra. Powiem wam tak, konkurencja ta była słaba. Słuchajcie, tutaj mamy miejsce na 360 no-scope. A tu mamy cel, tak? Tarczę, dobra, do której musimy trafić. Traf w cel na ślepo, okej. Mamy tutaj łuk. Dobra, biorę łuk i 16 strzał. JJ-ka, masz łuk w skrzynce. Słuchajcie, teraz nie oszukujemy. Zamykamy oczy. Naprawdę na nagrywce i strzelamy. Ja pierwszy, uwaga, zamykam oczy. Naciągam cięciwe, strzelam. Gdzie? Kurde! Czemu strzeliłem tak wysoko? Nie wiem, jeden punkt. Jeden punkt, JJ-ka, no. Zamknij oczy, zamknij oczy, tak. Wow, dwa punkty, no nie wierzę. Szaku, bo ta cięciwa zaśpiewa tango, tak! Oszukujesz, chamie! Widzisz? Stary, chciałem trafić w tarczę. Sorry, zeszło mi. Zeszło mi mordo. Dawaj łuk, chamie. Nie oszukiwałeś, jesteś bez punkta. JJ-ka ma punkt. Jest tak, nie. Dobra, JJ-ka, gdzie jest JJ-ka? Szaku bez punkta, Farel bez punkta, JJ-ka punkt, okej. Dzięki. A to ja tutaj odłożę to. JJ-ka miała dwa punkty. Dobra, teraz 360 no-scope. Tutaj, Szaku, nie oszukasz. Ja pierwszy, tak? Jak to zrobić? Rozbiegasz się, naciągasz i strzelasz. Dobra. Dobrze. Dobra, jeszcze raz, w ogóle nawet nie w światło tarczy poleciałeś. No trudno, zero punktów. Rozpędzam się, o! Oh! No prawie, no poczekajcie, chociaż dajcie mi raz trafić w tarczę. Dobra, uwaga, kolejna próba. Hop. O, jest, jest, za jeden trafiłem. Dobra, udało się, teraz JJ-ka, dawaj. Dobra, jak ja mam to zrobić? Rozpędzasz się, poskakujesz, robisz 360 myszko i celujesz do celu. What? Dobra, to jest będzie. Tyle samo punktów co ja. O nie. Dawaj, Szaku, teraz ty. Dawaj, teraz ty. Pierwszym razem. Dobra, no, nie udało się. Trafiłeś w ziemię, jeszcze raz. Jestem w to najlepsza z was. Dobra, blisko, czekajcie, zaraz brawo, brawo. Dawaj, trafiaj. Nie było, nic nie trafiłeś. Dobra, teraz środek, patrzcie na to. Gdzie ty w to celujesz, stary? Dobra. Takie raz. Proste, takie proste, opruwał Farela. Jeden. Dobra, czyli po tej konkurencji mamy wszyscy po jednym punkcie, tak? Tak. Okej, okay, czyli każdy ma po punkcie, JJ-ka 2. Dobra, kolejna konkurencja. Czekaj, to było to? Strzał na ślepo był. Skok przez lawę, to nie, czekaj. To było, o, no scope. Aha, to każdy ma, no, dobra. To czekaj, nie, to dobrze było. Dobrze ma, dobra, teraz robimy tak, kolejną. Skok przez lawę, okej. Okay. Czyli na jednym biegu musimy przeskoczyć przez lawę i nie wpaść do niej, tak? No, rozumiem? Dobra, ja pierwszy. Bez zatrzymywania się, tak? To można szukać, ale dobra. Uwaga! Lecę! Ta-na-na-na-na! Woo! 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 Nie! Dobra, po jednej próbie, tak, po jednej próbie, JJ-ka, go. Teraz ja, uwaga. Dobra. Dobrze, dobrze. Nie, to będzie ciężko. Szaku, co ty robisz? Nie, co ty? Cofasz, co to jest? No, przy dobrze było. Na jednym. Z rozpędu. Kolego, nie oszukuj. No gdzie bokiem, gdzie bokiem, ale zaraz zostaniesz w czosnek. Zaraz zostaniesz w natkę pietruszki. W marchewki, sorry. No rozpędzaj się, no lecisz. A ja jeszcze raz, dobra. No i dobrze. Czyli bez punkta. Bez punkta. Okej, okay. Nikt nie zdobył punkta w tej konkurencji. Jesteśmy botami. Kolejna. Skok zwierzę na slajma. O kurczę, poczekaj. Ja chcę sobie pierw skoczyć z tej kładki. Uwaga, ta-na-na-na-na, woohoo, plum! Hej, piękne! Kładka jest dla bab! Dawaj, babo, skacz, JJ-ka! Na nóżki, przestań. Szaku, jak poszedł raz na trampolinę, też idę. No chłopie, patrz, patrz na to! Czekaj, czekaj, czekaj! Woohoo, poszedł! Na główkę! To ja też teraz. Dawaj. Lecę, woohoo! O chłopie, skoczyłeś! A jak, a jak?
Czyli tutaj kawali też? A, na nóżki. Jak baba, śmierci. Jak baba na nóżki. Dobra, lecimy wyżej. Dobra, go. Hop, nie spadnij, proszę. Nie spadnę, nie spadnę, nie spadnę. Znaczy mówiłem do siebie, ale dobra. Aha, okej, okay, ja już jestem stary u góry. Turbo u góry. Jeszcze wyżej? Tak, dawaj, tak. Dawaj. Ja widzę nas cel. To co, właśnie. Ja pierwszy, tak? Poczekaj, sprawdźmy, tak, o co chodzi. Musimy skoczyć na ten blok slajmu, okej. Okay. Dobra, to ja się rozpędzam, nie? Nie wiem jak wy. Uwaga, lecę! Trafi? Trafi, JJ. Nie, poczekaj. Komisja kontroli gier i zakładów. No niestety, nie udało się. Szaku, dawaj. Leci gość. Uwaga. Nie no. Jesteśmy botami. Co, próbujemy jeszcze raz? Po jednej próbie? Jeszcze raz. Dobra. Spruchniała jakaś. Dobra, uwaga. Kolejna próba. Lecę. Ta-na-na-na-na. Woohoo! Lecę, będzie! Uwaga! Jak blisko! Stary, no mega blisko! Poczekajcie! To już się kameruje! Uwaga! Ale dawaj, Szaku, masz łapiajko! Patrz! Zrobił to! Zrobił to, czub! Nie no. Jestem. Szaku jest jakimś bogiem. Skok zwierzę do slajma. A nie, dobra, chciałem mu zabrać, dobra. To mi zabrał, proszę, proszę. Dodajemy, okej. Okay. I teraz walka na miecze. O kurde, to no będzie nie. Dobre. Gdzie są miecze? Moi drodzy, tak wygląda nasza arena PvP i walczymy wszyscy naraz. Szaku, weź tutaj, zamknij tą arenkę. O, pyk, wchodźcie, zamyka się już oktagon. I oktagon zweryfikuje, kto wygra. Jesteście gotowi? Uwaga, do startu. Start, lecimy! Tak jest, tak jest! Z miecza, ciach, kołowrotek! Dobrze, JJ-ka! Jazda! Ej! Czemu tak serduszka powoli schodzą? Jak powoli? Nie no, a dobrze! Mamy zbroję, okej! A nie powiem! Ale leży JJ-ka! O nie, Szaku! Zostaw mnie! Yes! Zwycięzcą jest Farel! Nie! Cztery jeszcze. Nie wiem jakim cudem. Też tak uważam. JJK odpada i Farel ma jeden punkt, tak? Czyli Farel dwa punkty, JJK dwa punkty i Szaku dwa punkty, tak? Tak! Dobra, czyli ogólnie jest remis. Kto pierwszy sobie podium zajmie te miejsce zajął. Jest, diamentowe moje! JJ-ka wskakuj na złote, bo jest jeszcze dirtowe zostało, tylko Szaku! Dirtowe podium! JJ-ka, no niestety, twoim podium jest dirt. Czyli... Nie wchodzę na to, nie będę najgorsze podium ever. To było na tyle z dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja sam osobiście się mega bawiłem, rywalizując z Szakiem i JJ-ką. Tak przy okazji, wbijcie do Szaka oraz JJ-ki, zostawcie im suba. Szaku leci po 100 tysięcy, a JJ-ka po 500 000. Tu macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć!